Ten odcinek będzie dosyć krótki, bo tu będę chciał mówić takie, co ostatnio mi się zdarzyło, że znalazłem na aplikacji randkowej na Tinderze jakąś skośnooką, niedaleko, pokazało się to mnie 30 czy tam 40 parę kilometrów, jakąś Chinkę. To uważajcie na takie Chinki, bo ona na początku będzie z wami sama gadać, będzie wam jakieś, chciała się z wam wymienić jakimś kontaktem, WhatsAppem na początek. A później będzie z wami na początku po przyjacielsku gadała, dziwne to jest, sama nawet czasem zagadywała. I będzie później dojdzie do rozmowy o zarobkach. No i pokażę wam taką ta dziewczyna z aplikacji, pokażę wam taką aplikację, demo takiej aplikacji i ona powie, że ona inwestuje od jakiegoś czasu na rynku, na tym rynku, to jest Forex. Tam ustawiasz takie tam euro do dolara, funt do dolara, dolar do jakiegoś tam australijskiego dolara, do kanadyjskiego, do jakiejś innej tam waluty i takie tam. I na początku na demie tam będzie wszystko szło dobrze. Ja wyczytałem opinię o tej firmie, w której ona chciała, żebym założył konto, uniknąłem tego. I jak poczytałem tę opinię, to ludzie, jacyś tam, nie wiem, gościu z Niemiec, gościu z jakiejś innej, z innego kraju potracili pieniędzy. Także uważajcie na coś takiego, bo jedynie co, jeżeli z nimi się zadacie, możecie z nimi pisać, one będą was kusić, może jakieś zdjęcia będą wam, wątpię, żeby to były ich zdjęcia, wysyłać. Ale szkoda w ogóle, nie inwestujcie, nie wchodźcie w ogóle w coś takiego, bo jedyne, co stracicie, to na pewno nic nie zyskacie, stracić. Później, jak czytałem to forum, to dochodzi do czegoś takiego, że w tym miesiącu, co ty zacząłeś inwestować, będzie akurat dobra okazja i żeby wrzucić swoje pieniądze. I jak czytałem na tym forum, to nawet jeżeli ludzie wygrywali, to żaden z tych ludzi nie mógł wyciągnąć swoich pieniędzy. To jest właśnie to znajomość właśnie z tymi skośnookimi z jakichś aplikacji randkowych, które właśnie poznajesz. Jeżeli coś takiego zobaczycie w internecie, to uważajcie na to. Bo mi ostatnio w przeciągu 2 albo 3 tygodni już miałem dwie takie opcje, dwie takie chińskie, skośnookie dziewuchy, które namawiały mnie właśnie do inwestowania na tym rynku. Także w ogóle nie wchodźcie to, olejcie to. Najlepiej w ogóle pierdolić to, w ogóle nie wchodzić w to, w ogóle w coś takiego, bo tylko potracicie nerwy i pieniądze.